Na większość koncertów w Wratisławii od dawna nie ma już biletów. To świadczy o popularności imprezy i jej niezmiennie wysokim poziomie artystycznym. Pomysł wyprowadzenia festiwalu poza stolicę Dolnego Śląska to również pomysł na promocję regionu. Koncerty zawsze odbywają się w najpiękniejszych zabytkowych obiektach i nie trzeba na nie kupować biletów. Zapraszam na wszystkie koncerty festiwalowe, zapraszam do Wrocławia, zapraszam do wielu miast Dolnego Śląska, no i zapraszam do Bolesławca. W Bolesławcu tradycyjnie jeden z koncertów się odbędzie. Wykonany tu zostanie program zatytułowany Sen Scypiona. No to też rzecz o marzeniach, o wyborach, o tym, co ważne, co być może mniej ważne. Dzieło Hassego powstałe w Dreźnie i w Warszawie, bo trzeba powiedzieć, że Hasse był kompozytorem związany z dworem saskim, właściwie polskim, Augusta III. A tworzył w czasie wojny siedmioletniej. Mottem tegorocznej 53. edycji festiwalu Wratisławia Cantas jest hasło Wyzwolenie. Ma nie tylko związek z setną rocznicą odzyskania niepodległości, ale znacznie szerszy wymiar. O wolności narodu, o wolność osobistą, o sztukę podejmowania decyzji. W Bolesławcu wysłuchać będzie można monumentalnego dzieła opartego na tekście Cycerona, Sen Scypiona. O mitycznym władcy i który zapada w sen i który we śnie widzi cały wszechświat, takim jak nim sobie wyobrażali wcześniej, ma dokonać wyboru. I właśnie o tych wyborach jest całe przeszłość, o wartościach, którymi się kierujemy. No, dzieło niewątpliwie jest związane z historią Polski. Powtarzam, zostało wystawione w Warszawie po raz pierwszy na dworze króla Augusta. No i program ten uzupełniony zostanie jedną z kantat świeckich Bacha, również pisany dla dworu króla Augusta. W Bolesławcu wystąpi Wrocławska Orkiestra Barokowa z międzynarodową obsadą solistów. Cieszymy się bardzo, że w tym takim wyjątkowym roku pan dyrektor zaproponował nam, zresztą jak co roku, bardzo, bardzo wysoki poziom treści artystycznej i jednocześnie niezwykle duże dzieło, bo z tego co wyczytałem, to ono ponad 100 minut ma trwać, więc myślę, że melomani będą mogli tego posłuchać w znakomitych warunkach. Też tak już rok temu sobie powiedzieliśmy z księdzem Andrzejem Jarosiewiczem, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to zrobimy to w bazylice, której remont, ten wielki, ogromny remont, no już powoli wchodzi w tą fazę końcową, chociaż jeszcze tam, jak widać, wiele rzeczy jest do zrobienia. A więc w przepięknym barokowym wnętrzu, ze znakomitą akustyką, wszystkich zapraszamy oczywiście 10 września o godzinie 19. Koncert jest oczywiście bezpłatny dla widzów i mamy nadzieję, że tak jak co roku kościół będzie pełny ludzi, którzy na pewno otrzymają dużą dawkę wrażeń. Przypomnijmy, koncert odbędzie się w poniedziałek, 10 września w Bolesławieckiej Bazylice, a wstęp jest bezpłatny.